Dzień dobry. Jest 2 lutego 2024 roku, piątek. I właśnie wybiła godzina 20. Także pora na Polygon TV News Extra. Zanim zaczniemy sobie dzisiejsze wydanie, proponuję Państwu jak zwykle napić się zimnej, czystej wody. Standardowo zaczniemy sobie od segmentu kartka z kalendarza, gdzie przypomnimy sobie dzisiejsze rocznice. W roku 1386 podczas Sejmu Walnego w Lublinie obwołano nowym królem Polski wielkiego księcia litewskiego Władysława Jagiełłę. W 1494 roku urodziła się Bona Sforza, żona króla Polski oraz wielkiego księcia litewskiego Zygmunta Starego, matka Zygmunta Augusta oraz Anny Jagiellonki. W roku 1980 TVP wypuściło serial na temat jej życia, który składa się z 12 odcinków. W roku 1536 hiszpański konkwistador Pedro de Mendoza założył miasto Buenos Aires. W roku 1536 urodził się Piotr Skarga, polski jezuita, teolog oraz pisarz. Rektor Akademii Wileńskiej w latach 1579-1584. Czołowy przedstawiciel polskiej kontrreformacji, który nawoływał do tępienia protestantyzmu jako źródła zepsucia społeczeństw i ustrojów i ostro krytykował ideę współistnienia między tymi odłamami chrześcijaństwa, jakim jest protestantyzm i katolicyzm. W ustroju politycznym krytykował demokrację szlachecką, wskazując na jej postępujące zepsucie. Postulował więc wzmocnienie władzy króla. W roku 1676 został koronowany na króla Rzeczypospolitej Jan III Sobieski. W roku 1882 urodził się James Joyce, irlandzki pisarz, w Polsce głównie znany za sprawą jego książki o nazwie Ulysses, która na świecie jest powszechnie uważana jako arcydzieło światowego modernizmu. W 1887 roku w mieście Pawksutoni w stanie Pensylwania odbyły się pierwsze obchody Dnia Świstaka. W roku 1905 urodziła się Ayn Rand, amerykańska pisarka i filozofka, która wymyśliła taki nurt w filozofii, który się nazywa obiektywizm. I najlepiej można ten nurt podsumować jej głównym dziełem na ten temat, czyli Cnota egoizmu. A oprócz tego z beletrystyki tej pani, no to polecam książkę Atlas zbuntowany. Jest całkiem fajna i w sposób taki, jak się mówi, light, można się zapoznać z głównymi założeniami tejże ideologii przez nią wymyślonej. W roku 1977 urodziła się Shakira. Chyba nie trzeba mówić, kto to. W roku 1979 zmarł Sid Vicious, basista brytyjskiego zespołu punk-rockowego Sex Pistols. W roku 1994 urodziła się Aleksandra Mirosław, polska wspinaczka na szybkość, wielokrotna medalistka różnorakich imprez sportowych, no i posiadaczka obecnego rekordu świata, która to sama już wielokrotnie swój rekord pobiła. Także już chyba piąty raz jest rekordzistką, czy szósty. Odległą przeszłość sobie zostawmy w spokoju i przenieśmy się teraz do wydarzeń minionego tygodnia. I jak zwykle zaczniemy sobie od areny międzynarodowej. A zaczniemy sobie dzisiaj na spokojnie, bo chodzi o Ilona Muska. A nie wiem jak Państwo, ale ja trochę mam z nim problem, bo nigdy nie wiem, kiedy to jest na poważnie, co on mówi, a kiedy to są jakieś śmieszki i żarciki. No a tym razem chodzi konkretnie o firmę Tesla, którą on posiada. Ponieważ na swoim koncie na portalu Twitter, znaczy na portalu X, który kiedyś był znany jako Twitter, zrobił on ankietę, czy powinna Tesla przenieść swoje State of Incorporation, jest takie amerykańskie wyrażenie w języku prawnym,
czy powinno się to State of Incorporation przenieść ze stanu Delaware do stanu Texas. No i w ankiecie wyszło, że powinni przenieść się do Teksasu i Elon Musk powiedział, że na poważnie zrobi teraz głosowanie wśród akcjonariuszy. No i wygląda na to, że chyba to jest prawda, bo patrzyłem gdzieś na jakieś portale i portale też o tym pisały, a nie tylko Elon Musk na Twitterze, więc chyba niektórzy go wzięli rzeczywiście na poważnie, więc i ja to zrobię. No i o co chodzi z tym State of Incorporation? Nie wiem, jak to się nazywa w Polsce, bo nie jestem do końca prawnikiem, ale chodzi generalnie o to, że w księgach, znaczy to jeszcze nie jest kwatera główna, bo siedziba już od dawna Tesli jest w Teksasie, natomiast chodzi o przeniesienie osobowości prawnej tejże firmy również do Teksasu. Czyli z tego, co rozumiem, ale może ktoś się zna na amerykańskim prawie lepiej, więc zapraszam w komentarze. Z tego, co rozumiem, to chodzi tutaj głównie o płacenie podatków, sprawy sądowe i wszystkie tego typu rzeczy związane właśnie z osobowością prawną firmy Tesla. No i dziwnym trafem to się troszeczkę tak zgrywa, chociaż możliwe, że to jest zupełnie niepowiązane, że Elon Musk właśnie, czy to chyba jako firma Tesla, a nie jako Elon Musk konkretnie, no w każdym razie w stanie Delaware w tym tygodniu przegrał proces, który dotyczył jego wypłaty jako CEO firmy Tesla, a wypłata ta miała opiewać na kwotę prawie 56 miliardów dolarów. Niestety nie doczytałem w źródłach, które linkuję pod spodem i w zasadzie na żadnej stronie internetowej gdzieś, nie wiem, nie potrafiłem znaleźć informacji, za jaki okres byłaby to wypłata, więc nie wiem, może ktoś się doszuka, to też zapraszam do komentarzy, bo jest to szczerze mówiąc dosyć ciekawe dla mnie. No tak czy inaczej, Elon Musk miał mieć wypłacone, na co się zgodziła ten board cały, nie wiem jak to się nazywa, Rada Nadzorcza, tak się nazywa chyba? Rada Nadzorcza się zgodziła na to, że Elon Musk powinien dostać te 56 miliardów dolarów. Ktoś z akcjonariuszy powiedział, że to jest trochę dużo i poszedł z tym do sądu właśnie w tym stanie Delaware, gdzie ta osobowość prawna firmy Tesla jest. No i sąd zasądził, że rzeczywiście to jest trochę przesada. No i czy wpływa to na decyzję pana Muska, żeby przenieść Teslę do Teksasu? Nie wiem. Pozostając w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Mike Johnson, speaker Izby Reprezentantów, czyli taki trochę odpowiednik naszego marszałka Sejmu w Polsce, chociaż nie do końca oczywiście, bo oni mają trochę inny system władzy, no ale nieważne, opublikował dokument wyszczególniający aż 64 przypadki łamania przez administrację prezydenta Joe Bidena polityki bezpieczeństwa granic kraju i wspierania nielegalnej imigracji. No i link z tymi wszystkimi szczegółowymi przypadkami oczywiście zamieszczam w opisie pod tym materiałem, także zachęcam do zapoznania się. No i oczywiście wspominam o tym nie bez przyczyny, bo nie bez przyczyny też to się prawdopodobnie dzieje, takie wydarzenie obecnie, ponieważ jak już wspominałem tydzień temu, tam Teksas generalnie trochę się wyłamuje właśnie z administracji prezydenckiej. Trochę taki rokosz dokonuje, chociaż to według gubernatora Teksasu Grega Abbotta to właśnie prezydent łamie tam u nich konstytucję, czy na co on się tam już powołuje, ja się pogubiłem trochę. Tak czy inaczej, właśnie przypominam o tym, że gubernator Teksasu Greg Abbott postanowił zignorować wszelkie nakazy tamtego Sądu Najwyższego Federalnego. No i robić zasieki na granicy z Meksykiem, przez które przedzierają się jakieś niezliczone hordy nielegalnych imigrantów. Jest to spory problem w Ameryce, przynajmniej tak się dowiaduję skądinąd, z mediów jakichś amerykańskich czy z Twittera właśnie. No i okazuje się, że na przykład gubernator Florydy, pan Ron DeSantis, postanowił wesprzeć walkę Teksasu na granicy i dosłać do nich 1000 osób z Gwardii Narodowej oraz jeszcze jakąś bliżej niesprecyzowaną ilość ochotników z Gwardii Stanowej.
No i oczywiście jeszcze na końcu dopowiem, że już i na Twitterze, i nawet w mediach już gdzieś widzę liczne jakieś komentarze, że zaczyna się nowa wojna secesyjna, ale na ile to jest tylko takie grzanie atmosfery, a na ile to jest prawda, to ciężko mi jest stwierdzić. Tymczasem w argentyńskim parlamencie od paru dni trwa wielka batalia na temat nowej ustawy, która się nazywa La Ley Bases. I to jest taki wiążący, ramowy plan działania rządu na przyszłe lata. I tutaj taki trochę tło historyczne, o co tutaj chodzi i dlaczego w ogóle oni się tam teraz kłócą o to. Bo po latach właśnie takiego mocnego interwencjonizmu państwowego, państwa opiekuńczego, no i czegoś, co tam się ludzie nazywają socjalizmem generalnie szeroko zakrojonym, w Argentynie zmieniła się władza i teraz doszła do władzy partia, która się nazywa dosłownie Partia Libertariańska. No i jak można z samej nazwy wydedukować, nie chcą oni kontynuacji tejże, w skrócie mówiąc, socjalistycznego modelu zarządzania państwem. No i właśnie jak sama nazwa wskazuje, no to planują oni mocno odchudzić administrację, chcą zostawić tylko 6 ministerstw na przykład w rządzie. Oprócz tego chcą sprywatyzować bardzo dużo przedsiębiorstw publicznych. Z tego co czytałem, to nawet łącznie z Bankiem Centralnym Argentyńskim. No a także trudno się dziwić, że stara władza, których się nazywa peronistami w Argentynie, no troszeczkę nie chcą się na to zgodzić. Natomiast z tego co wyczytałem też, no to chyba jest to tylko kwestia czasu i te kłótnie to jest takie przedłużanie na siłę, tak jak w czeskim parlamencie sobie poseł opowiada przez 12 godzin z mównicy i blokuje w ten sposób obrady tamtejszego parlamentu. No to w Argentynie na podobnej zasadzie po prostu wygłaszają te wystąpienia jakieś ci peroniści, a Partia Libertariańska i tak ma większość bezwzględną w parlamencie, więc jakby na dłuższą metę nie ma to za bardzo znaczenia. Ta ustawa tak czy inaczej przejdzie. No a w jaki sposób dalej potoczy się ten argentyński libertariański eksperyment, no to dopiero czas pokaże, bo prezydent Javier Milei został zaprzysiężony dopiero na początku stycznia po nowym roku teraz. No a jak widać, takie najważniejsze rzeczy, jak plan ramowy w ogóle działania nowego rządu jeszcze w ogóle nie jest zatwierdzony w parlamencie, także ciężko w ogóle powiedzieć o czymkolwiek na ten moment. No i na koniec może trochę nudny temat, bo tydzień w tydzień o tym coś wspominam, ale wciąż wypadałoby jednak coś na ten temat powiedzieć, bo wydaje mi się, że jest to całkiem znaczące. A mianowicie chodzi o protesty rolników, które już w tym momencie rozlały się chyba z tego co widziałem praktycznie na całą Unię Europejską. Już nie wiem, czy jest jeszcze jakiś kraj w Unii, w którym jeszcze rolnicy nie protestują. Tak czy inaczej polecam konto na Twitterze, przepraszam, na X-ie. Linkuję pod spodem, pod tym materiałem w opisie. Można sobie tam kliknąć, tam jest jakiś szwedzki dziennikarz, który wrzuca filmiki i zdjęcia właśnie z całej Unii, gdzie teraz się protesty zaczynają i tak dalej. Natomiast największa akumulacja tychże protestów odbyła się w Brukseli wczoraj, czyli w czwartek, pod siedzibą Parlamentu Europejskiego, kiedy to parlamentarzyści w tymże parlamencie sobie obradowali, ile to i pieniędzy przekazać walczącej Ukrainie. A na zewnątrz parlamentu protestowali rolnicy, palili opony, rzucali jajkami. No, wiecie Państwo, jak protesty rolników wyglądają, więc to czy to Polska, czy to Bruksela, to w sumie wszędzie to podobnie wygląda. No i zobaczymy, jak to się dalej potoczy, no bo tak jak mówię, no rozlało się w zasadzie już na każdy kraj w Unii, więc ciekawe, ciekawe. No a teraz ze spraw światowych przenieśmy się do naszej uśmiechniętej Polski. Polska Grupa Energetyczna przedstawiła Komisji Europejskiej plan wygaszenia elektrowni w Bełchatowie.
Zakłada on zmniejszenie produkcji prądu do 2030 roku do 6,9 TWh, czyli o 77% w stosunku do roku 2020, gdzie to było 27,4 TWh. W zamian województwo łódzkie, gdzie znajduje się oczywiście Bełchatów, ma otrzymać rekompensatę z Unii Europejskiej w wysokości 396,5 miliona euro. Które to pieniądze mają być pchnięte na rynek i zbudować miejsca pracy dla tych tysięcy osób, które pracują w elektrowni. No i oczywiście pobliskiej kopalni węgla, która to kopalnia węgla zaopatruje elektrownię, żeby ta miała czym palić w piecu. Ponadto PGE zapowiedziała uzupełnienie brakujących 20 terawatów energii w polskiej sieci energetycznej postawieniem dodatkowych mocy w wiatrakach, farmy wiatrowe na morzu i lądzie dające w porywach 51 gigawatów plus minimum 130 megawatów na terenach powydobywczych kopalni w Bełchatowie. No i dodam tylko, że elektrownia w Bełchatowie to jest najważniejszy filar polskiego bezpieczeństwa energetycznego i odpowiada za około 20% całej produkcji energii w naszym pięknym, uśmiechniętym kraju. Wspaniałe wieści z królewskiego miasta Krakowa. Legendarne schody nieruchome na dworcu, o których już chyba poza mieszkańcami Krakowa też już w Polsce myślę, że mało kto nie słyszał. Zostały otoczone płotem z zaporami takimi metalowymi, blaszanymi, z napisem, który głosi, że zacytuję: trwają prace związane z rozbiórką i montażem nowych schodów ruchomych oraz budową zadaszenia. Całość ma się zakończyć 17 lipca i wedle planu ma kosztować nieco ponad 4 miliony złotych. No i ciekawe, jak to wyjdzie w praktyce, tym bardziej, że teraz na wiosnę mają być przecież wybory samorządowe. No i znowu Kraków, dawna stolica Polaków. MPK zapowiada, że musi już wymienić baterie w 20 autobusach elektrycznych, które zostały nowiutkie, zakupione prosto z fabryki w 2017 roku za niecałe 43 miliony złotych. Nowe baterie mają zapewnić zasięg co najmniej 150 km na jednym ładowaniu. No i o cenie tej wysoce ekologicznej inwestycji dowiemy się dopiero 26 kwietnia, kiedy to zostanie podpisana umowa z firmą, która wygra przetarg, który to przetarg dopiero pod koniec lutego zostanie rozpisany w ogóle. No a jak wiemy, 26 kwietnia to już będzie po wyborach samorządowych. No i tak to właśnie. No i to już wszystkie wiadomości, które dzisiaj dla Państwa przygotowałem, a przynajmniej te, które uznałem za wystarczająco ciekawe, żeby, jak to się mówi, strzępić sobie o nich język tutaj. No i jak zwykle zapraszam na Twittera mojego, przepraszam, na platformę X, na moje konto, gdzie wrzucam te newsy i również inne informacje, które nie są wystarczająco ciekawe, żeby je uwzględniać w naszym programie. No a oprócz tego przypominam, że w opisie pod tym materiałem znajdują się linki do wszelkich treści, które tutaj podawałem. Także zapraszam do poszerzenia swojej wiedzy i zapraszam też do poszerzania wiedzy na własną rękę, bo może moje źródła są jakieś złe, albo komuś nie pasują, albo są niekompletne. A jak ktoś sobie znajdzie jakieś lepsze źródło, to mógłby się podzielić wiedzą, którą tam pozyskał, na przykład w komentarzu, bo ja też chętnie poszerzę swoje horyzonty. A tymczasem żegnam się z Państwem i widzimy się jak zwykle co piątek o 20 na YouTube'owym kanale Polygon TV. Do zobaczenia!